Ponieważ mówimy w naszym cyklu Kim jesteś? Chcę Cię mówić o Twojej wartości. O wartości w Chrystusie. Ja w ogóle uważam, że to, co człowiek myśli o sobie, realnie myśli o sobie, to definiuje jego życie. To jest bardzo ważna rzecz. No to brzmi prosto, ale to jest głęboka w ogóle myśl. Jakość Twojego życia jest i będzie taka, jak Twoje poczucie własnej wartości. W ogóle nie będzie inna. Musisz się z tym pogodzić. Wszystko inne to jest religia. Ludzie tam naopowiadają o różnych głupot, że to jakoś tam będzie, bo Ty z Bogiem jesteś. To jest nieprawda. Jakość Twojego życia jest i będzie taka, jak Twoje poczucie własnej wartości. Ja nie mówię o Twoim pójściu do nieba. Bo do nieba to się idzie przez to, że się przyjął głupstwo Boże. Głupstwo Boże się przyjęło. To, że 2000 lat temu jakiś człowiek, który był Bogiem przy tym wszystkim, umarł za nasze grzechy, stawił się sam przed sobą, złożył sam sobie z siebie ofiarę za nas. Po 3 dniach wstał z martwych w ciele i ukazawszy się wielu, wstąpił w ciele do nieba. No to jest głupota. To nikt nie powie, że to logicznie się w ogóle składa w coś. Rozumiecie? W ogóle wiecie, że to jest do opalenia przez każdą formę logiki. To nie ma, że to się... Ale to głupstwo Boże, to jest głupstwo Boże. I to przez uwierzenie w to głupstwo Boże popularne jest zwane Ewangelią, tak? Idzie się do nieba. I to można być psychicznie chorym, tak? I jakby kawałkiem w ogóle tylko mózgu uwierzyć, się duch rodzi i koniec. Tak? A rodzą się na nowo, muszę Wam powiedzieć, ludzie, którzy mają zespół Downa. Rodzą się na nowo ludzie, którzy są w śpiączkach wieloletnich. To w ogóle jest temat rzeka, kto się rodzi na nowo, w ogóle jest szok. Głupcy nie zbłądzi na tej drodze. Na tej drodze, która do nieba idzie. Ale dopóki się do nieba nie pójdzie, to się żyje na ziemi. I większość ludzi w kościele ma przerąbane na tej ziemi. Większość ludzi w Kościele Jezusa Chrystusa żyje poniżej krytyki. Poniżej krytyki. Rozumiecie? Poniżej linii krytycznej. Jeżeli chodzi o decyzje, o poziom szczęścia. W Kościele jest mnóstwo systemów wyparcia przykrytych religią. Tak wygląda Kościół. Nie mówię, że cały, ale w większości. O tym mówi Pismo Święte i o tym mówi moje osobiste doświadczenie wieloletniej służby z Bogiem. Tak? Jakość Twojego życia jest i będzie taka, jak Twoje poczucie własnej wartości. Nie Twoja znajomość tego, co się stało w życiu Jezusa. Jezus sukces odniósł. Ale to, że Jezus odniósł sukces, to nie znaczy, że Ty go odniesiesz. Bo gdyby tak było, że Jezus odniósł sukces i teraz ja przyjmuję Jezusa i ja na pewno odniosę sukces, tak? No to wiesz, ręce w kieszeń, tak? Jest mi i pijmy, bo jutro pomrzemy. Ale tak nie jest. Przyjmujesz Jezusa i zatrzyma się Kongo, tak? Rozwałka w małżeństwach, w rodzinach. Już Cię nie lubią tam, gdzie Cię lubili, tak? Jest nieprzyjemnie ogólnie.
Co to jest wartość, przyjaciele? Wartość to jest podstawowa kategoria oceny, oznaczająca to, co jest cenne, godne pożądania, stanowi cel ludzkich dążeń. To jest wartość. Wartość. Człowiek szczęśliwy to taki, który zna swoją cenę. Po pierwsze, człowiek musi znać swoją cenę. Ty musisz wiedzieć, ile ty kosztujesz, ile ty jesteś wart. Ty musisz wiedzieć, nie ja ci powiem, tylko ty musisz wiedzieć. Musisz znać swoją cenę. Czyli człowiek, który wie, jaką ma cenę, to taki człowiek, który wie, jaki jest ważny i wie, dlaczego jest taki ważny. Szybciutko ocen siebie teraz. Myślę, nie wiem, co się zrobi, skalę, wagę, miarkę, przyłóż do siebie, zobacz, jak wypadasz. Jakie ty masz zdanie o sobie? Zero. Kompletne 0, minus 1, plus 2, plus 6. Gdzie ty tam się w ogóle mieścisz bez ściemy? Sam siebie nie oszukać. To znaczy, ty sobie możesz naopowiadać każdy głupot, bo sam się nie musisz korygować. Rozumiesz, o co chodzi? To jest fajne. Ale bądź szczery. Bądź szczery. Sam ze sobą. Bo tu wyjdzie na jaw. Rozumiesz? Ja mam tak wysokie poczucie własnej ceny, że się w głowie nie mieści. Jak gdybym na przykład dzisiaj był kawalerem, nie miałbym mojej żony. Ja bym w życiu nie chodził i bym nie szukał sobie. Wiesz dlaczego? Mnie by trzeba było zdobyć. Mnie by kobieta musiała zdobyć. I by się musiała natrudzić. A wiesz dlaczego? Bo ja znam swoją cenę. Ja nie jestem byle gówno. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Ja nie jestem wycofany. Absolutnie. Absolutnie ja nie jestem wycofany. Natomiast w ogóle bym nie biegał za babami. Nie dlatego, że ja nie lubię kobiet. Ja lubię kobiety. To w ogóle nie o to chodzi. Ja nie mam problemu. Ale ja znam swoją wartość. Smith Wigglesworth, jak jechał bryczką, jak za szybko jechał na przykład ten, który go tam wiózł, to on go pukał w plecy i mówi, słuchaj, bądź świadomy, jaki skarb wiedzy. Jedź tak, żeby nie było wypadku. Ja uważam się za skarb. Ja znam swoją cenę. Ja wiem, ile kosztuje. Dlatego mnie nie można kupić, a nie jestem prostytutka. W ogóle kupa ludzi w kościele to są duchowe prostytutki. Rozumiesz, o co chodzi? Duchowe prostytutki. Daj mi troszkę, to ci coś dam za to. Weźmy tam do siebie, przytul mnie pogłaszcz, wpuść mnie do służby, no weź, no, no, no. Rozumiesz? Nie, to trzeba poprosić, żeby gdzieś w ogóle coś zrobił. Wiesz, o co tutaj chodzi? A ja też byłem prostytutką. Ja byłem duchową prostytutką. Wszyscy ludzie ekumeniczni to są prostytutki duchowe. Wszyscy ekumeniczni ludzie. Z ruchów protestanckich, katolickich, każdych. To są w ogóle, to jest jeden wielki burdel. Rozumiesz, co chodzi? To mocne słowa, taka jest prawda. Ale ten, kto zna swoją cenę, to zaczyna wchodzić w miejsce wartości. Wie, jaki jest ważny i wie, dlaczego jest ważny. Po drugie, człowiek szczęśliwy to taki, który wie, co posiada. Jest świadomy swoich pozytywnych cech. Jest świadomy swoich talentów i jest świadomy swoich obdarowań. Czy jesteś w stanie usiąść na przykład z kimś przy stole i porozmawiać z nim
przez 30 minut o swoich pozytywnych cechach, opisując pozytywnie swoje myśli, emocje, doświadczenia, ciało. Umiesz to zrobić? Nie potrafisz? Bo ja chcę dzisiaj was postawić każdego z was w miejscu, w którym musicie zacząć określać swój poziom. Poziom. Ja siadam z kimś i opowiadam, jaki ja jestem cudowny. Bo ja jestem cudowny. Ja pod każdym względem jestem naprawdę fajny gość. Myję się, nie śmierdzę. Rozumiesz, co chodzi? Ja tak działam. Jak chodzę w sandałkach, idę do kogoś do domu, na przykład, rozumiesz, wtedy do toalety i sobie nogi myję, jak do domu wchodzę. Rozumiesz? I wytrę sobie te nogi tak, żeby on nie wiedział, że wytarłem nogi. Naprawdę. Chodzi o to, że ja wiem, jakie mam pozytywne cechy, wiem, jakie mam talenty, wiem, jakie mam obdarowania. Ja nie klęczę pół dnia i nie mówię, Panie, do czego mnie powołałeś, co ja mam, gdzie ja mam to znaleźć, co mam, ponieważ ja wiem, co mam. Ja zdecydowałem się na to, żeby mieć na to światło. Ja wam o tym zaraz będę mówił. I po trzecie, człowiek szczęśliwy to człowiek, który rozumie cel swojego istnienia. Wie, po co żyje. Wie, ile wnosi do życia środowiska, w którym żyje. I wie, czego chce. To się popularnie nie nazywa pycha. Ludzie mi zarzucają pychę, bo jesteś pyszny i próżny. Jesteś narcyzem. Mówią do mnie. Ja mówię, jak ty mnie dobrze znasz, lepiej niż Bóg, mówię. Tak mnie znasz. Ludzie nie rozumieją, że to jest właśnie to, o co chodzi w życiu człowieka. Człowiek, skoro jest skarbem dla Boga, to musi być skarbem dla siebie. Kochaj bliźniego swego jak krótko. Ja podważam to, że można kochać drugiego człowieka, nie kochając siebie najpierw. Ja podważam to, że można uwalniać miłość do drugiego człowieka, nie mając wysokiego poziomu miłości własnej. I to nie jest egocentryczna miłość własna, ponieważ żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. We mnie nie ma grama egocentryzmu. To nie jest egocentryzm. Rozumiecie? Ponieważ ja już dawno temu się zorientowałem, że w ogóle mi nie zależy na ludzkiej opinii. Skoro mi nie zależy na ludzkiej opinii, to znaczy, że to nie jest egocentryzm. To jest bardzo proste. Rozumiecie, co tu chodzi? A po drugie, dawno temu się zorientowałem, tak? Że ja mam do siebie taki dystans, jako ludzie, jak ja mam do siebie dystans. Moja wolność w ogóle pochodzi z miejsca dystansu do mnie. Bo skoro nie obchodzi mnie opinia czyjaś, tak? To ja mogę być z sobą wszędzie, gdzie chcę. Sobą. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Sobą. Mogę mieć swój dowcip. Agata ostatnio mówi do mnie, chodzisz, mówisz, w sandałkach, trzeba, żebyś sobie spiłował pięty. Bo mówi, a ja mam na dużym palcu taką skórę, macie skórę na dużych palcach, tak? Ja mam. I w ogóle też Agata mówi, tą skórę też trzeba tam spiłowywać. Bo ona jest bardzo dobra w tych sprawach. A ja mówię do niej, nie, bo ja lubię tą skórę, bo jak jej nie będę miał, się będę przewracał. Mówię, więc nie dam spiłować sobie tej skóry. A co do pięt mówię, to mówię, mam pięty Chrystusowe. Też chodził w sandałach. Też miał zajechane pięty.
Ludzie się w ogóle boją tak myśleć, mówić, o, brak ci kojaźni może. Ja mówię, człowieku, a co ty myślisz, że jest o strawkach chodzi? Jest składką ortopedyczną? Weź zobacz, jakie obuwie było 2000 lat temu, co ty myślisz, że on poszedł, gdzie on poszedł, człowieku? Lojda i te buty. Miał zajechane pięty. Człowiek, który zna swoją wartość, ma dystans sam do siebie, a więc nie ma egocentryzmu. Rozumiesz? To się bardzo prosto rozpoznaje, bo dystansie. A więc nie obchodzi mnie ludzka opinia i mam dystans sam do siebie. Ty. Pod każdym względem. A więc człowiek szczęśliwy to człowiek, który zna swoją cenę, wie co posiada i rozumie cel swojego istnienia. Ja wiem też, co wnoszę do życia innych ludzi. Jak ktoś do mnie mówi, dziękuję ci, Albu, to ja mówię, bardzo proszę. Okej, mówię, super, wniosłem do tego twojego życia, halleluja, ja się w ogóle cieszę. Wiem też, czego ja chcę, ja wiem, czego ja chcę, ja się nie muszę pytać proroka, co pan ma dla mnie? Powiedz mi, co pan ma dla mnie? Jak ja w ogóle wiem, czego chcę? Kiedy bywają sytuacje, że jest zawirowanie, to wtedy modlę się modlitwą poddania, dziękuję, stawiam kropkę na dni. Natomiast w 90% ja wiem, czego ja chcę. Jestem szczęśliwy. To te rzeczy definiują szczęście człowieka. Chcę, żebyście się z tym konfrontowali. Początkiem jest świadomość zbawienia i świadomość zjednoczenia z Bogiem. Początkiem zrozumienia swojej wartości jest świadomość zbawienia i świadomość zjednoczenia z Bogiem. Świadomość zbawienia i zjednoczenia z Bogiem rozpoczyna się od uznania, że nie stanowisz już swojej własności. Chcesz, żeby twoja wartość się objawiła i rosła? To uznaj, że nie należysz sam do siebie. To jest początek. Ja uznałem, że ja nie jestem mój. Rozumiecie? Mnie moja mama uczyła, że z cudzą rzeczą mam postępować z większą ostrożnością niż z własną. Jak coś od kogoś pożyczysz, mówiła, to dbaj o to bardziej niż o swoje, bo masz to oddać. Ja się rozstałem ze swoją własnością, ze swoją własną własnością. Ja nie jestem już mój. Co mówi pierwszy list do Koryntian 7:23? Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Ktoś cię kupił. Nie jesteś twój. Ktoś za ciebie zapłacił. Nie jesteś twój. Początek jest taki, że uznajesz, że nie należysz do siebie. Ty nie jesteś twój. Twoje życie to nie twoje życie. Twoja służba to nie twoja służba. Twoja rodzina to nie jest twoja własność. Twoje dzieci to nie jest twoja własność. Twoja żona, mąż to nie twoja własność. Twój biznes to nie jest twoja własność. Twoja służba to nie jest twoja własność. Nic, co posiadasz, nie jest twoją własnością. Oto początek głębokiego zrozumienia własnej wartości, ceny. Ktoś cię kupił, ktoś zapłaci. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi, przede wszystkim siebie samych. Czyli kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha i zjednoczyłeś się w Duchu Świętym z Bogiem, to pierwszą rzeczą, co ty robisz w swoim życiu, to uznajesz, że już nigdy do siebie nie wrócisz. Nie jesteś już twój, bo to byłaby kradzież. Kradzież. To kradzież. Ja dzisiaj wiem, że ja nie mogę korzystać z moich talentów, jak chcę. W cudzysłowie, jak chcę, to ludzko.
Rozumiecie? Ja dzisiaj wiem, że z pieniędzy, które posiadam, nie mogę korzystać jak chcę. Rozumiecie? Ja z każdej źle wydanej złotówki w życiu pobudowałem tak samo, jakbym zabił drugiego człowieka. Ja mam taki stosunek do rzeczy, które posiadam, bo to, co posiadam, nie stanowi mojej własności. Drogo jestem kupiony, zapłacono za mnie, zapłacono za mnie. Chrześcijanin, który chce wzrastać, musi mieć wysokie poczucie własnej wartości. A zaczyna to się od tego, że nie należysz sam do siebie. Nie należysz sam do siebie. Dlaczego ja się nie boję o moje dzieci? Ja się w ogóle nie boję o dzieci. Wiecie dlaczego? Bo nie należą do mnie. Bo się dawno rozstałem z moimi dziećmi, ja wiem. Dawno złożyłem Wiktora na ołtarzu i dawno złożyłem Sarę na ołtarzu. Dawno. Nie boję się o nasze małżeństwo, bo ja dawno złożyłem Agatę na ołtarzu. Na ołtarzu. Pamiętam jak dzisiaj, jak siedziałem w więzieniu, odwróciłem się twarzą do ściany, zacząłem płakać i zaczął do mnie mówić. I powiedział do mnie tak, złoż ich na ołtarzu. I złożyłem ich na ołtarzu. To było w styczniu. Kiedy się narodziło na nowo. Nie wiem, czy w ogóle rozumiecie, o czym ja mówię. Jeżeli należysz sam do siebie, to twoja wartość zawsze będzie ograniczona. Zawsze będzie krótka, ludzka. Zawsze będą towarzyszyły temu kompleksy. Zawsze będą temu towarzyszyły jakieś zawirowania. Zawsze będzie wracała przeszłość. Do mnie nie wraca przeszłość. Do mnie nikt nie ma dostępu. Nie można mnie zmanipulować, zakręcić. Nie może ktoś przynieść mi 1 000 000 złotych i powiedzieć: Artur, chciałbym otworzyć kościół. Masz tutaj panie na konto, tak? I miej mnie zawytłumaczone, tak? Wziąłbym go na bok, bo ja tak biorę na bok chrześcijan, szczególnie przywódców. I szepczę im na ucho, żeby nie było świadków. Jesteśmy tylko wtedy my i Bóg. I powiedział, że nie wiesz co? Pocałuj mnie tam, gdzie plecy kończą swą szlachetną nazwę. Bracie. Ktoś powie idiot. Nie, pragmatyk duchowy. To się pragmatyzm nazywa. Pragmatyzm. Wiecie? Pragmatyzm. Ponieważ ja nie należę do siebie. Drogości kupieni. Pierwszy jest do Koryntian 6:20. Do tego mówi: drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Rozbudowujcie wdzięczność. Zamiast koncentrować się wokół człowieczeństwa. Ile jeszcze mi brakuje? Ile jeszcze mi brakuje? Ciągle człowiek w centrum. Ciągle to. Musisz podjąć decyzję o nieangażowaniu swoich myśli, słów i zachowań w egocentryczne zachowania, czyli skupione na samorozwoju. Nie skupiaj się na samorozwoju. Skupiaj się na tym, kim jesteś w Chrystusie. Skupiaj się na wartości, którą masz w Chrystusie. Skupiaj się na tym, że jesteś, że nie jesteś swoją własnością, że nie należysz do siebie, że nie musisz swojego życia naprawiać, ponieważ to już nie twoje życie, ponieważ to życie należy do Niego. A potem wysławiaj Go w ciele swoim, uwielbiaj Go i dziękuję Tobie, że Ty prowadzisz moje życie najlepiej. Jestem z Tobą zjednoczony. Nigdy nie odniosę porażki. Nie jestem już ja, ale jesteś Ty. Mam Twój wygląd, mam Twoje myśli, mam Twój temperament. Jestem jak Ty. Do Ciebie należę. Ty mnie kupiłeś. Jestem Twoją własnością.
Dlatego dwukrotnie drogoście kupieni, ten Paweł do nich bombarduje ze wszystkich stron. Ta teologia Pawłowa nienależenia już do siebie. Nienależenia do siebie. Chcesz rosnąć, chcesz się rozwijać, chcesz być kimś, chcesz mieć wysokie poczucie własnej wartości, zacznij od tego. Jesteś jak on. Należysz do niego. Wiecie, jaki problem jest z Bogiem? Taki, że on nie bombarduje cię informacjami, że do niego należysz. On nie zniewala cię, on nie ciśnie cię. Nie przychodzi do ciebie każdego dnia i nie mówi, zapłaciłem za ciebie. Mój jesteś, masz robić, co ja ci powiem. Pamiętaj, jeżeli kiedykolwiek usłyszałeś wewnątrz siebie taki głos, który cię przymuszał do zrobienia czegoś, to nie był Bóg. Rozumiesz? Nigdy to nie był Bóg. Od 2001 roku Bóg nigdy do mnie nie powiedział, musisz tam iść, musisz to zrobić. Rozumiesz? Absolutnie. Jak słuchałem innych ludzi, jak oni mi opowiadali takie świadectwa, ja mówię, kurczę, ja tak nie mam, Panie Boże, może ja nie jestem z Tobą tak blisko jak oni. Ty do nich mówisz, że mają iść tam, mają iść tam. Słuchałem pastorów, którzy mówili, nie chciałem być pastorem, ale Bóg mi kazał mi prowadzić ten kościół, ja sobie myślę, że cholera mnie nigdy nic nie kazał. Nigdy tak nie miałem, żeby nie mieć zrób to, zrób tam. Nigdy. Zawsze powstawało moje wewnętrzne przekonanie i chęć do zrobienia czegoś. Nigdy. Nie miałem czegoś takiego, że ktoś mnie nacisnął od środka. Więcej, jak czułem jakieś naciśnięcie od środka, to czułem dyskomfort. I przychodził impuls, zacznij to gromić, bo to jest twój przeciwnik. Gwałciciel. On przychodzi ciebie naciskać. On przychodzi ciebie dominować. Drogoście kupieni. Zobacz, co mówi Galacjan 2:20. Po jednym zdaniu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Co to oznacza? Zobacz. To znaczy, że w momencie ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, tak? Nastąpiło otworzenie bram śmierci. Każdy człowiek, który przyjmuje Jezusa Chrystusa, na początku umiera. Umiera w nim wszystko to, co do tej pory uznawało się za żywe. Niektórzy mówią, przyszedłem do Jezusa i Pan mnie uszczęśliwił. Grubo mówię. Mówię, ja przyszedłem do Jezusa i wszystko zaczęło mi się rozwalać. Mówię, znowu miałem inaczej. Ty, znowu odwrotnie niż on. On zaczął sobie tak iść łatwo przez życie, a mnie się zaczęły walić budynki po obu stronach drogi. A ja musiałem szukać łopaty, żeby otwalać gruz. On mówi, że wszyscy go polubili. Ale mam teraz przyjaciół, jestem z Panem, jestem w cudownym kościele, wszyscy miałem. A ja jak się nawróciłem do Jezusa, wszyscy mnie odrzucali. Mówili, że jestem popieprzony, że jestem nienormalny, że ochłoną. Ja mówię, wow, pewnie znowu coś ze mną nie w porządku. Mam inaczej. Ale potem zacząłem rozumieć ten werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Następne zdanie. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Co to znaczy? To znaczy, że ja to nie ja. Że nie ma ja. Ja miałem kompleks. Ale Chrystus nie ma kompleksu. Ja miałem dylematy różne życiowe. Ale On nie miał dylematów. Rozumiecie? On szedł na krzyż. Żyje we mnie Chrystus. Jestem zjednoczony z Chrystusem. Nie jestem już ja. Nie ma już ciebie. Twoja wartość jest związana z zrozumieniem tych rzeczy. Chrześcijaństwo to nie jest naprawa tego, co było zrujnowane. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? W ogóle wy wiecie o tym, że wiele dziedzin waszego życia nigdy nie zostanie podniesiona, tylko zostanie dobita? Mówię wam to ktoś kiedyś? Że Chrystus wcale nie podniesie wszystkich dziedzin twojego życia, bo są dziedziny, które są nie do podniesienia. Po co to podnosić? Rozumiesz, o co chodzi? Są rzeczy do zrujnowania.
bo one wyrosły na dziko w twoim życiu. Rosły takie dzikie drzewka. Jak się zakłada ogród, to się wywala wszystko, co jest zbędne, się wykorzenia, żeby siebie pozyskać, żeby można zasiać nowe. Co to odbudowywać? To, co jest do odbudowania, to Chrystus zaczyna odbudowywać, a to, co jest do wywalenia, to Chrystus zaczyna wywalać z twojego życia. To bardzo proste. Jeżeli przypadkiem prawidłowo się ożeniłeś, czy pobrałeś, to twoje małżeństwo zostanie podniesione. Rozumiesz? A jeżeli przypadkiem źle się pobrałeś, czy ożeniłeś, to twoje małżeństwo zostanie rozwalone. W ogóle ludzie, w ogóle wierzycie w takie rzeczy. To jest proste jak konstrukcja cepa. To nie to, bo wszystko będzie podniesione. Jedne podniesione, inne nie podniesione. Wszystko będzie wyrównane. Jak Kolarski śpiewał. Czyli kiewalec i wyrównanie. Najpierw równanie. Tak? Każdy pagórek będzie poniżony, każda dolina będzie wywyższona. Równa droga, równa droga. Ja jestem równa droga, mówi Jezus, autostrada. Jestem równa droga. Niektórzy myślą, że Jezus to jest droga taka. Tylko to jest niezgodne teologicznie. Jest napisane, prostujcie drogi pańskie. Tam nie ma 74 zakręty na minutę. Tak? Tam lecisz jak święty Paweł Starski. 200 na godzinę. Rozumiesz? Cały czas. Jak moja żona. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. Czyli ja wierzę, że nie jestem już mój, tylko Jego, a w związku z tym uznaję, że mam Jego wartość. Masz wartość tego, kto Cię kupił i kto mieszka w Tobie. Proszę bardzo Cię, wróć do domu i porozmyślaj o swoich problemach i kompleksach. Idź przed lustro, spojrzyj w oczy Jezusa, tak? I powiedz, że masz kompleksy. I powiedz, tu mam krzywo, tam mam, tak? Tu jeszcze tego nie mam, tam jeszcze tego nie mam. Tu mnie jeszcze nie wychodzi, a tam to jeszcze nie wiem, co będzie z tego. Idź mu to powiedz, idź mu weź to powiedz. Przecież w tym lustrze widzisz Chrystusa. W ogóle wiesz, kogo ty widzisz w tym lustrze? Nie Henka z poczty. Chrystusa! Tak, w tym lustrze jest Jezus Chrystus. Się patrzy na ciebie. Nie dostrzegaj tam swojego wroga. Swojego starego człowieka. Rozumiesz? Chrystusa teraz już zacznij dostrzegać. Tamten to twój wróg. Jak się pojawia, to w łeb. Zacznij patrzeć głębiej. Zacznij widzieć prawdziwe oblicze, a nie mieszkańca, który tam siedzi. Mieszkaniec to wróg, ale prawdziwe odbicie to Chrystus. Zacznij go oglądać. Który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Chrystus umarł za moje i za twoje grzechy. Przecież to jest potęga. Rozumiesz? Przyszedł król na ziemię i umarł za moje i twoje grzechy. Jak widzę czasami gdzieś na filmie, jak ktoś klęka przed królem. Czasami jest to stary człowiek, a król jest młody. I ten stary człowiek klęka przed nim i kłania się w wasza wysokość. Rozwala. On widzi króla. Oto król. A ja jestem jego własnością. Jestem tyle wart, co król. Rozumiecie, o co tu chodzi? Posiadam na sobie pieczęć króla. Moja wartość to wartość Jezusa. Gdy jesteś świadomy tego, że nie stanowisz swojej własnej już własności, to zbawienie i zjednoczenie stają się centrum twojego życia. Zbawienie i zjednoczenie jako centrum. Ja zawsze do ludzi mówię, nie ma za co dziękować. Widzisz same problemy? Widzisz niespełnione modlitwy tak zwane?
Zacznij dziękować za swoje zbawienie i zjednoczenie. Zacznij dziękować za swoje zbawienie. Dziękuję Ci, że narodziłem się na nowo. Dziękuję Ci, że jestem zjednoczony z Tobą. Dziękuję Ci, że wokół płonie wszystko, a ja idę do nieba. Dziękuję Ci, Panie Boże, że ja do nieba idę. Że cholera weźmie wszystko, a ja do nieba pójdę. Że jestem zjednoczony z Tobą. Nic mnie nie rusza, nic mnie nie rusza. Nawet jeśli się wszystko by zawaliło, to nic mnie nie rusza. Bo ja idę do nieba. Kiedy wiesz, że nie należysz już do siebie, to zbawienie i zjednoczenie staje się centrum wszystkiego. Nie ma już ucieczek. Nie ma wycofywania się. Bo to są stałe, nie wypadkowe. To są stałe wartości. Zjednoczenie, zbawienie. Krok po kroku zaczynasz doświadczać rozmiaru ratunku, jaki otrzymałeś, i głębi zjednoczenia. Krok po kroku. To też nie jest tak, ale im bardziej jesteś wdzięczny za te rzeczy, tym bardziej ich doświadczasz. Nie bójcie się tych rzeczy, bo to jest taka droga. O drodze wam dziś mówię. Ludzie biegają, kręcą się wokół jakiegoś problemu. Ja mówię, uspokój się. No bo jeszcze tutaj, już tyle się modlę, już tyle wierzę. Ja mówię, no bez przesady. Już wierzę, to się miało. No, no już bez przesady, już niech jest tyle. Po prostu uznajmy, że nie wierzysz. To tak na dzień dobry, mówię, przestań, on cię i tak kocha. No więc bez przesady. No nie masz, to znaczy nie wierzysz. Dlaczego nie mam, pastorze? Ja mówię, to nie do wiarstwa twojego. Co ty chcesz, żebym ci tłumaczył? Co ja ci będę tłumaczył? Co ci się rozpieprzyło? To nie do wiarstwa twojego. No, ale... no więc no i tyle. No i uznaj tą rzecz. Tak na początku. Tam nie szukaj kogoś, kto ci tam jakieś wyjaśni. No bo ci tam wszyscy wyjaśnią. A tam przyjdzie diabeł, to ci tak wyjaśni. Rozumiesz? Baptyści ci wyjaśnią inaczej, w kościele katolickim ci wyjaśnią inaczej, proszę ciebie, co duch, tam wyjaśnienie. Nie ma problemu, tam że znajdziesz jakieś miejsce, ci to tam wyjaśnią. Tak? A prawda jest taka, dla niego wiarstwa twojego i tyle, tak? A więc krok po kroku budujemy, rozwijamy te rzeczy. Krok po kroku, krok po kroku. Nie skupiamy się, że coś nam nie wychodzi. No jak się można skupiać na tym, co nie wychodzi? W tym filmie książę Kaspian, w trzeciej części opowieści z Narni, jest taki motyw, kiedy oni już są na końcu, już mają rozwalić przeciwnika, tak? I tam jest jeden z takich... On jeden z ludzi, taki, no, siedmiu proroków, jeden z siedmiu proroków tak naprawdę, jeden z siedmiu tych lordów, taki na końcu to jest, on mówi, tylko nie myślcie teraz. Nie myślcie. Ty, co to jest w ogóle za słowo? I jeden z ludzi, który tam jest, zorientował się, że pomyślał o czymś, co jest problematyczne. Natychmiast ten problem się zrodził. On sobie pomyślał o wielkiej ośmiornicy i natychmiast powstała wielka ośmiornica, która zaczęła niszczyć statek. Rozumiesz, co to znaczy? To znaczy, że nie mamy komfortu myślenia o innych rzeczach niż o zbawieniu i zjednoczeniu. Bo na tym budujemy wszystko. Nie mamy komfortu, żeby roztrząsać jakiś problem. Czemu nie jestem wysłuchany? A czemu to się nie stało? Wow, no muchę przyjechało. Dlaczego? Co ja ci? Ja nie wiem dlaczego. Ja nie wiem, dlaczego ty się interesujesz tym. Coś wam powiem. Jak mnie coś w życiu nie wychodzi, to się zwracam do krzyża. Idę dziękować za to, że jestem zbawiony. A tam powie, co mi obchodzi. Ty, jak ja idę do nieba. Sypie się, to się sypie. A idę do nieba. Tu nie ma idę. Jestem uciekinierem niebiańc. Ja się zrywam. Rozumiecie? Ludzie, zrozumcie, cokolwiek osiągniecie w życiu, to nie jest dlatego, że w tych sprawach jest Bóg. Boga nie ma w żadnych z waszych spraw. Boga nie ma w waszych biznesach, Boga nie ma w waszych małżeństwach, w waszym ojcostwie, macierzyństwie. Nie ma Boga. Bóg jest z wami. A nie w waszych sprawach. To w ogóle jest głupota, fałszywa teologia. Bóg jest w moim małżeństwie, małżeństwo kwitnie. Człowieku, ile ja znam małżeństwo, tam Boga nie ma, ateiści są, rozumiem, o co chodzi. I kwitną im małżeństwa, człowieku jak róże. I przestań, to w ogóle nie mierzmy tego tą miarą, tak?
Ktoś mówi, o, wiecie, mi się finansowo pan zajmuje. Ja mówię, człowieku, przecież ja byłem złodziejem, no bez przesady, wiodło mi się bardzo dobrze. No. Przecież nigdy nie narzekałem, tylko że mi się nie wiodło. Nigdy, ja nie wiem, to jest nie wieść się. Rozumiesz? Idziesz karnie, stary, teraz dziękuję uprzejmie, się wiedzie i swoim koniec. Nie tak ukradniesz, to inaczej ukradniesz. To w ogóle nie jest, się wiedzie. To, że się wiedzie, to jest dowód? Absolutnie. Bóg jest z tobą, a więc jeżeli coś się wali gdzieś, to zwracasz się do Niego na poziomie zbawienia i zjednoczenia. To stamtąd będziesz czerpał objawienie, siłę i zrozumienie, żeby budować swoje życie, żeby budować biznes, małżeństwo, rodzinę, ojcostwo, macierzyństwo. Rozumiesz? No bo to ty budujesz. Bóg buduje ciebie, a ty swoje życie. Rozumiesz, o co tu chodzi? Bóg nie buduje twojego życia. Bóg to nie jest budowniczy twojego życia. Bóg to jest budowniczy ciebie. To ty jesteś właścicielem swojego życia. To ty jesteś liderem swojego życia. To ty jesteś prezesem swojego życia. Ty, a nie Bóg. Bóg jest moją firmą. Ja mówię, uspokój się. ZUS jest twoją firmą. No na pewno. Masz firmę w Polsce, masz ZUS. A Bóg to jest z tobą. Z tobą. Dlatego jest napisane, że jakąkolwiek wodą będziesz siał, będzie dobrze. Bóg jest z tobą. Oczywiście odbierasz objawienia, co ci jak, ale to z tobą Bóg jest. Dlatego zwracaj się zawsze w kierunku nowego narodzenia, zbawienia, w kierunku zjednoczenia z Bogiem. Tak? Ludzie, jakikolwiek problem się pojawia w moim życiu, jak ja kieruję się na moje zbawienie, na moje zjednoczenie z Bogiem, to ja momentalnie wychodzę z czarnej strefy. Ty momentalnie, czarna strefa przestaje być czarna. Ja nie utożsamiam się z tym, co się dzieje wokół mnie. Ja się utożsamiam z Chrystusem, który mnie zbawił i który jest we mnie. Dlatego moja wartość rośnie. Rośnie jak na droszczach. To jest to, o co tu chodzi. Przeżywanie zbawienia i zjednoczenia doprowadzi cię do całkowitego odejścia od wartościowania siebie poza Bogiem. To cię w ogóle tak wklei w ogóle w boga, że się w głowie nie mieści. Jak będziesz rozważał zbawienie i zjednoczenie. Przesiąknij ty. Przesiąknij ty. Naucz się tego, że jak w ogóle zjawia się jakiś problem, jakaś myśl, to myśl, bo przede wszystkim Boże, dziękuję Ci, że do Ciebie należy. Halleluja. Halleluja. Idę do nieba. Halleluja. Tak, wokół Kongo, a ja idę do nieba. Jestem z Tobą zjednoczony. Nie wzrok na problem. Bo od razu powstaje to, o czym pomyślałeś. Twoje rozważanie problemu potęguje problem, zwiększa go. Rozkminianie jakiegoś problemu powoduje, że problem puchnie. To mi się stało, tamto mi się stało, uspokój się. Idziesz do jara? Ile masz iść? Nie masz żadnym krokiem. Tak? Rozumiesz, bo o to tu chodzi. Dlatego jest napisane, najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dane. To nie chodzi o służbę, to chodzi o skoncentrowanie się na określonej rzeczy. Uznanie pewnej wartości, to ja nie należę już do siebie. Wtedy małżeństwo nie jest Bogiem, dzieci nie są Bogiem, biznes nie jest Bogiem, nic nie jest Bogiem. Bóg jest Bogiem, a jak Bóg jest Bogiem, to wszystko zaczyna prząc, jak w potężnym zaprzęgu. Jeśli Bóg jest Bogiem, mój Bóg ma na imię Jezus. Mój Bóg nie ma na imię Wiktor, Sara, Agata. Rozumiecie? Mój Bóg ma na imię Jezus. A tego Boga ja mam. Oto mój Bóg. Mój Bóg nie nazywa się Artur Ceroński. Jego służba, jego działanie. Nie. Mój Bóg to Jezus. A jego mam Boga. Jestem dumny ze zjednoczenia z tym Bogiem i siebie określam Jego wartością. Mam wypitą Jego wartość. Dlatego teraz jak byliście w Kostrzynie, na Woodstocku, dlatego tyle ludzi rodziło się na nowo.
bo Chrystus was się podniósł. Bo Chrystus was był podniesiony. Rozumiecie? Bo na Chrystusa się uczycie patrzeć. Dlatego ludzie szli do waszego namiotu. Dlatego tam szli. Dlatego chcieli z wami rozmawiać. Bo oni Chrystusa zobaczyli. Rozumiesz? Dlatego was rozpoznawali. I pan mówi, zobacz, i ten proces jest nieskończony, ale ty wiesz, to iść w nieskończoność. I twoja wartość będzie rosła. Odpowiedział im Jezus, Ewangelia Jana 10, 34-35. Odpowiedział im Jezus, czyż nie jest napisane, bogami jesteście? Nazwał bowiem bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone. Twoja wartość to wartość samego Boga. Kiedy jesteś skupiony na zbawieniu i na zjednoczeniu, co równa się wewnętrznej informacji, że nie należysz sam do siebie, tak? To twoja wartość jest wartością Boga samego. I to jest dopiero wartość. I patrzysz w lustro i naprawdę widzisz tego Żyda, który żył 2000 lat temu. Już nie widzisz swoich problemów, już nie widzisz swoich upadków, tylko widzisz tego cieśle z Nazaretu, który patrzy na ciebie, uśmiecha się do ciebie i mówi, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Poszukując prawidłowego siebie, musisz badać Chrystusa. Chcesz się czegoś dowiedzieć więcej o sobie? Zacznij badać Chrystusa, a nie grzebać się we własnym gównie. Chrystusa badaj! Wiecie, co ja robię z ludźmi na terapiach? Ja ustanawiam pewien kanał, gdzie sięgają po prawdę, a następnie, tak jak z nimi wierciłem ten kanał, tak z nimi go zasypujesz. Dowiedzamy się, uznajemy jakiś fakt, pokutujemy, przyjmujemy moc, a następnie zasypujemy i co? I nie wracamy do tego. Już nie mówimy, jaki jestem odrzucony. Ale ja się tak czuję. A co mnie to obchodzi? Zakopaliśmy kanałek, tak. Poczytajmy teraz o Chrystusie. Jak się czuł Chrystus? No tak i tak. Jak się czujesz? A jak się czujesz? Proszę bardzo. Jak Chrystus? Tak! Tak, cielaku, jak Chrystus. Tak się czujesz, taki jesteś, tak myślisz, to możesz i to osiągniesz. Czyż nie napisano, bogami jesteście? Gdyż bogami nazwano tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone. Przecież ciebie nie definiuje nikt i nic. Weź teraz sobie przytocz jakakolwiek rzecz, która w ostatnich miesiącach cię spotkała. Ktoś cię zostawił, ktoś cię opuścił, ktoś cię oszukał, ktoś ci nie wyszło. Co ty myślisz, że to cię definiuje? Ty w ogóle myślisz, że to cię definiuje? Ciebie Chrystus definiuje. Dlaczego, jeżeli ja upadam, to się podnoszę momentalnie, obmywam się w krwi Jezusa, jestem gotowy. Dalej do akcji. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, że Chrystus we mnie jest jak ta lalka taka, pańka wstańka, jak to się nazywa? Pańka wstańka. Jak po rosyjsku, jak? Matrioszka. Matrioszka. Pańka wstańka też, no. Taki jest Chrystus, taki nasza pyk do pionu, no i co? Jak Rocky Balboa. Rozumiesz? Tak się staje, jeśli się Chrystusa rozważa. Chcesz się dowiedzieć czegoś o sobie? Poczytaj Chrystusa. Nie poczytaj swoje małżeństwo. Nie poczytaj swoją porażkę. Nie poczytaj swój kłopocik po raz tysięczny. Do problemu dogrzebujemy się raz, bo Chrystus ile razy był ukrzyżowany? 70 tysięcy razy? Co spotkanie z pastorem, to co kolejny raz? Nie! Jeden krzyż
na jednego osadzonego. Raz Chrystus cierpiał. Czyli raz się dogrzebujemy do problemu, raz go określamy, raz go rozpieprzamy, zasypujemy dziurę, tak? Badamy Chrystusa i ustanawiamy naszą tożsamość. A nie to, co czuję. Jeszcze długo możesz czuć smród odrzucenia. Jeszcze długo możesz czuć smród kłamstwa. Jeszcze długo możesz czuć smród sieroctwa. Ale to tylko smród. Kupa już spuszczona. Patrzysz sobie się czyściutko. Czyściusieńko. Co teraz trzeba? Spraj. I psikamy, aż się wymieni powietrze. I to się nazywa zmiana umysłu. No, wymieniamy powietrze tylko. Ale nie uznajemy, że dalej jest problem, bo już nie ma problemu. Badamy Chrystusa. Chrystusa badamy. A nie siedzimy ciągle w swoim krajdołku. Rozumiecie? Dlatego terapia chrześcijańska diametralnie się różni od terapii świeckiej. Bo terapia chrześcijańska nie rozkłada problemów. Nie bez przerwy o nich nie gada. Jakoś szybko ludziom idzie, jak ze mną pracują. Ty, jakoś im szybko leci w ogóle. Ktoś przychodzi, mówi, słyszę głosy. Ja mówię, tylko do przyszłego miesiąca jeszcze. Ja mówię, jeszcze raz, to słyszysz głosy, ci wyjmę oko. Potem nie słyszy głosów już. Już nie słyszy głosów. Ja mówię, dobrze, jest dobrze. Jest dobrze. On się zdawało, że te głosy były. A w szpitalach psychiatrycznych ludzie człowieku całe życie. On ma schizofrenię. On głosy słyszy. Modlimy się, kładziemy ręce na mózgu, już ma mózg ma odrastać, części się mają łączyć, tam proszę Ciebie, takie są różne neurony i inne, mają się połączyć, kładziemy ręce w imieniu Jezusa, odkopujemy problemy, zakopujemy dziury, człowieku pokuta, lecimy do Ciebie. Badamy Chrystusa. To prawdziwy Ty. Poczytaj sobie Ewangelię o sobie. Tam jest napisane, jak umarłeś, jak zmartwychwstałeś. Tam jest napisane, jak pokonałeś szatana! Tam jest napisane, jak 40 dni siedziałeś na pustyni ludzkiej i nie uległeś diabłu, pasując na Bożym Słowie. Tam jest o Tobie napisane. O Synu Bożym. O Twojej tożsamości. O prawdziwym Tobie. Rozumiesz? Tam jest napisane. To książka o Tobie. Opowieść o Twoim wewnętrznym człowieku. O Twoim wewnętrznym człowieku. O cieśli z Nazaretu. Cieśla z Nazaretu, Twój wewnętrzny człowiek. Wszystko mogący, wszędzie obecny. Doświadczający wszystkiego za wyjątkiem grzechu. Współczujący i piękny. To Jego obecność w Twoim duchu określa Twoją wartość. To obecność Chrystusa w Twoim duchu Cię określa. Nie ludzie, nie porażki i nie Twoje sukcesy. Rozumiesz? Nie, to nie to Cię określa. Ani wzloty, ani upadki. Określa Cię Chrystus w Tobie. To stała, niezmienna. Rozumiecie, o co chodzi? To stała wartość, nie wartość zmienna. Gdy wierzysz, zbawienie i zjednoczenie i rozważasz Chrystusa zamiast starego siebie, to powstaje w Tobie przestrzeń i światło, aby rozpoznawać swoją cenę, wiedzieć, co posiadasz, rozumieć cel swego istnienia. Twoja wartość to wartość Chrystusa. Diabeł zawsze będzie, przyjaciele, odwodził Cię od tego rodzaju myślenia. Diabeł będzie zawsze chciał, żebyś analizował sytuację, która Cię otacza, a nie swojego wewnętrznego człowieka. Diabeł będzie zawsze chciał, żebyś przyglądał się temu,
co mówi o tobie środowisko i jak cię ocenia twoja dusza. Tak diabeł zawsze będzie chciał robić. U mnie też chciał to robić. Kiedyś, na początku, jak sobie założyłem Facebooka, zaczynałem coś pisać, to sprawdzałem, co ludzie o tym myślą. Jakieś wpisy, coś napisałem, patrzyłem na czyjeś komentarze. Dzisiaj piszę, wchodzę na komentarze, kasuję, nie czytając. Czasami ktoś do mnie dzwoni, czy pisze, mówi, wiesz, ktoś tam tak napisał, słyszałeś, czy tam czytałeś, ale nie. To nie obchodzi cię, co ludzie myślą, ja mówię, no weź. Już bez przesady. Co ludzie myślą, nie ma obchodzić. Jak ja wiem, kim ja jestem. Jak ja wiem, kim ja jestem, to co mnie obchodzi, co o mnie myślą ludzie, rozumiesz? Jakie mają zdanie na ten temat, co ja głoszę? Jak ja wiem, wiecie tego, kogo ja głoszę? No tych, którzy chcą słuchać. Czy nie głoszę do ludzi, którzy nie chcą słuchać? Czasami ludzie mówią, no to wytłumacz mi to. Ja mówię, to zadzwoń do mnie. Nie, ja chcę, żebyś ze mną popisał. Ja mówię, nie. Ja nie mam czasu na głupoty. Jak jesteś prawdziwym poszukiwaczem, to ty będziesz bombardował do mnie jak głupi. Poszukiwacze to tłuką człowieku tak i kopią. Otwórz, otwórz, odbierz, odbierz. 70 razy nie odebrałem, 71 do mnie wali. I mówię, bo ja mam tutaj taką rzecz. No to jest poszukiwacz. Zaginione jarki ją znajdzie. Bo my głosimy do tych, którzy chcą słuchać. Bo Chrystus głosi do tych, którzy chcą słuchać. Jego w ogóle nie obchodzili ci, co nie chcą słuchać. Ja to, co dzisiaj też Michał powiedział, my zastanawiamy się, jak tam po tych dotrzeć, a do tych... A co nas obchodzi, jak do kogo dotrzeć? Oczywiście są objawy, odbieramy objawienie jakąś strategię, wprowadzamy strategię i koniec. No, ktoś tam będzie chciał, to będzie chciał, jak nie, to nie, co ja będę się zastanawiał. A teraz co, do artystów, to ja artystycznie, tak? Bo ja teraz docieram do artystów, mam plan, albo to tak, nie, no bez przesady, my głosimy w ogóle Chrystusa ukrzyżowanego. Jak tam jest strategia, żeby się gdzieś dostać, no to się dostajemy, no to jest inna paka, no to już jest coś innego, ale nie robimy głupków z siebie. Pamiętaj, że diabeł nie odpuści, dlatego swoją wartość to będziesz na wojnie. Rozumiesz? No. Diabeł ci nie odpuści tego, żebyś własną wartość poznał. W ogóle poznając swoją wartość, ty jesteś cholernie niebezpieczną postacią. Człowiek, który, chociażby ten jeden przykład, poznając swoją wartość, przestajesz się liczyć z opinią publiczną i w tym momencie, rozumiesz, ty w ogóle odbierasz po człowieku 80% możliwości. W ogóle wiecie, że media to w ogóle czwarta władza. I teraz ty odbierasz komuś w ogóle, tak przykład. Kiedyś robiliśmy jakiś program w TVEA, rozmowy w toku robiliśmy w TVEA. I taki był gość, kto się tym zajmował i najpierw rozmowy telefoniczne z nami prowadził. No i ze mną przeprowadził, a nie ze mną inny prowadził. Ze mną ten, co przeprowadził, przeprowadził dobrze. A z Norbertem inny taki. I ten, co do Norberta dzwonił, to Norbert mu opowiada, tam mówi, siedziałem w celi, modliłem się i przyszedł do mnie Jezus. A tamten mówi, a tamten mu przerywa i mówi, aha, czyli był pan w celi i modlił się pan i odczuł pan taką jakąś siłę, jakąś obecność. Norbert mówi, posłuchaj, mówię ci, że przyszedł do mnie Jezus. Nie? Przyszedł do mnie Jezus, uwierzyłem w ogóle. No tak, no to tak jak pan mówi, to pan taką jakąś siłę poczuł, no mówi, posłuchaj mnie ostatni raz. Albo ty słowo w słowo odnotujesz to, co ja do ciebie mówię, że spotkałem się tam z Jezusem na tej Białęce, a nie z jakąś siłą, moralnością czy z czymkolwiek innym, albo ja nie biorę udziału w tym programie. Ale ja to chyba to jest telewizja. Rozłączył się. Następnego dnia tamten dzwoni człowieku roztrzęsiony i mówi, proszę pana, ja pana bardzo przepraszam.
Ja nie wiem, co się stało. Ja chciałem tą Pana wypowiedź, tak skorygowaną przeze mnie, złożyć w ogóle w raport i dać tam już do programu. I proszę Pana, mi wszystko się popsuło w komputerze, mi wszystko się popaliło, mi wszystko wywaliło. Ja mówię, nie wiem, proszę Pana, nawet mówiłem Ci, co Ci mówiłem. Kto przyszedł? Jezus, pisz. On to nic, jedziemy do tego Krakowa. Zatrzymaliśmy. Co ten dziennikarz miał, to ja nie wiem, to chyba tylko póki on wie. Zatrzymujemy się na parkingu, kawał drogi od wejścia. A on nas cały czas pilotował, że już my dojeżdżamy. Słuchajcie, wjeżdżamy na parking w Krakowie, a on pruje do nas z tej telewizji w ogóle. Słowo honoru. Podbiegł do drzwi, zdjął taki kapelusik, miał. Zdjął kapelusik, ukłonił się i na drzwi otworzył. Taka bojaźń Boża w tym człowieku. Rozumiecie? Nie można powiedzieć, bo do telewizji pójdziemy i my tam się zgodzimy na ich jakieś układy. Nie. Nie zgodzimy się na nich. Zgodzimy się na Chrystusa ukrzyżowanego. W telewizji czy poza telewizją? Wśród biznesmenów czy wśród biedaków? Na Chrystusa ukrzyżowanego. Rozumiesz? Nie będziemy się litować nad bezdomnymi, tak? I nie będziemy gloryfikować tych, którzy są milionerami. Będziemy głosić Chrystusa ukrzyżowanego. To proste. Do wszystkich tak samo. Nasza wartość będzie zdobyta na wojnie. Nie będą nas za to lubić. Będą odrzucać. Ale Twoja wartość będzie rosła. Chrystus jest kamieniem potknięcia. Nie bój się tego. Chcesz rosnąć? Chcesz wzrastać? Chcesz odnajdywać prawdziwego siebie? To jest Chrystus. To Chrystus. I tam skończą się Twoje różnorakie problemy wewnętrzne. Zewnętrzne się nigdy nie skończą. Ale wewnętrzne się skończą. U mnie skończyły się wewnętrzne dylematy. Nie mam dzisiaj wewnętrznych dylematów. I wiecie co? I rozumiem to, co Michał mówił o Szczepanie. Ja rozumiem, jak można kochać. Ja kocham sobie dzisiaj. Kocham bez względu na to, co w ogóle mówią, co robią. W ogóle wiesz, nie? Bo jak się przestajesz liczyć z opinią, tak? Zaczynasz kochać ludzi. To jest niesamowite. W ogóle to jest niesamowite, jak to działa. Wrogów kochać zaczynasz. Ty w ogóle chodzisz sobie, wiesz, taki. A z drugiej strony jesteś nieustępliwy człowiek, bo jakby betonowa skała. Taki ulubiony słup taki. Mówię, ale ty uparty. Ziemno? Jestem uparty. Jestem uparty. Jestem uparty. Teraz jechaliśmy, wieźliśmy tutaj rzeczy do kościoła. Sara chciała jechać z nami, ja mówię, dobrze, pomodliłem się rano. Pomodliłem się rano i mówię, tak, Panie Boże, mam do załadowania bardzo dużo rzeczy w samochodzie, a chcę, żeby Sara z nami jechała. Ja się rano, to rano pomodliłem. Potem, jak te wszystkie rzeczy wyniosłem i zacząłem je ładować na samochód, to nie, ja mówię, o Boże, kochanie, koniec, to nie wejdzie, tam to nie wejdzie. Mówię, Sara mówi, i tak, jeśli to jest problem, to ja nie muszę jechać, ja mówię, pojedziesz tym samochodem. Gotów byłem ją wieść w takim wiklinowym fotelu, żeby w tym wiklinowym fotelu siedziała. Nie pojedziesz to. Dlaczego? Bo ja się o to modliłem rano, tak? Że jak ja się o to modliłem, to jest niemożliwa sprawa dla mnie, że ja tego samochodu nie załadował. Napłuciłem się, narobiłem, załadowałem. Robiłem to, przywiozłem, rozumiesz? Nie ma takich opcji, żeby to inaczej. Chcę, żebyś zrozumiał, jak bardzo ważna jest Twoja wartość. Twoje szczęście od tego zależy. Ty nie możesz być nieszczęśliwym człowiekiem. Ty nie możesz być człowiekiem, który walczy ciągle ze swoją tożsamością. Ty nie możesz ciągle dopatrywać się różnorakich problemów w swoim życiu. Ciebie nie może to zbijać w ogóle z takiego poziomu życia. Ty nie możesz ulegać temu, co jest na zewnątrz. Rozpraw się ze wszystkim, co Ci przeszkadza. Przesłuchaj tego ogłoszenia wielokrotnie, jeżeli będzie potrzebne. To, kim jesteś, jest bardzo ważną rzeczą. Jaka jest Twoja wartość? Przyglądaj też się, miesiąc po miesiącu. Jak siebie zaczynasz oceniać? Jak rośniesz w swoich własnych oczach? Nie bój się tego wzrostu. Nie idź za tym chorym trendem chrześcijańskim, pseudo-chrześcijańskim,
mówiącym, że musisz być pokorny, cichy, nie znający swojej wartości, taki rozumiesz. Nie. Nie. Jak Chrystus bądź. Jak Chrystus. Jedyny wzorzec naszej wartości. Wstańmy. Ojcze, dziękujemy Tobie za te dzisiejsze słowa. Dziękujemy Tobie za każde poselstwo, które Cię było uwalniane za świadectwa. Dziękujemy za czas uwielbienia, Ojcze. Dziękujemy Tobie, potężny Boże, za to, że nasza wartość to wartość Chrystusa. Ojcze, dziękujemy Tobie za to. Dziękujemy Tobie, że my nie jesteśmy starymi ludźmi. Nie należymy już sami do siebie. Ale Ty jesteś naszym Królem, naszym Panem i naszym Bogiem. Ojcze, naszą wartością jest Chrystus ukrzyżowany i Chrystus zmartwychwstały. Ojcze, jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie Jezusie z Tobą. Jesteśmy jak Ty. Mamy Twoją wartość, potężny, wielki Boże. Ojcze, my w tej chwili proklamujemy świadomość naszego synostwa. Jesteś potężny Bogiem. Ojcze, my teraz odwracamy nasz wzrok od każdego problemu i porażki. My zwracamy swój wzrok na Chrystusa. My rozważamy Chrystusa jako naszą nową osobowość. W imieniu Jezusa. Amen.